kolejne ćwiczenie, które zaprezentuję, to jazda z wykorzystaniem półsprzęgła. Tutaj ważnym elementem jest to, żebyśmy tym sprzęgłem operowali w odpowiedni sposób, czyli nie zamykali pełną dłonią do końca, tylko zamykali to sprzęgło do tak zwanego rozłączenia, do tak zwanego półsprzęgła. I popatrzcie, w jakim momencie to robimy, a mianowicie na odcinku prostym teraz odpuszczam sprzęgło, w momencie gdy wchodzę w zakręt zamykam i wychodząc odpuszczam. Na prostym odcinku jest odpuszczone, popatrzcie teraz, wchodząc w zakręt zamykam to sprzęgło. Czyli motocykl wchodząc w zakręt zwalnia, wychodząc z zakrętu przyspiesza. Jest to analogiczne jak jazda po zakrętach, tak? Czyli w momencie gdy skręcę motocyklem rozpoczynam dodawanie gazu i tutaj też się to dzieje. W momencie gdy wchodzę w zakręt mam i skręcam, mam sprzęgło wciśnięte. W momencie gdy skręciłem rozpoczynam odpuszczanie sprzęgła, czyli tak jakbym operował gazem, dodając gazu. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejny film, w którym pokażę, w jaki sposób ułożyć sobie pomoce naukowe w trakcie jazdy po ósemce, żeby nauczyć się ciasnego pokonywania i wykonywania tego manewru.